Mamy daną liczbę zespoloną w postaci trygonometrycznej. No i ta liczba to jest cosinus 2 trzecich pi dodać i sinus 2 trzecich pi. No i naszym zadaniem jest znalezienie 20 potęgi tej liczby. Mamy podnieść tę liczbę do potęgi 20. No ja to za chwilę rozwiążę, ale zanim zobaczysz moje rozwiązanie, to spróbuj rozwiązać to zadanie samodzielnie. Zatrzymaj tworzenie filmu i spróbuj, przynajmniej spróbuj samodzielnie je rozwiązać. No właśnie, a moje rozwiązanie jest takie. Najpierw może, żeby lepiej sobie to zwizualizować, zaznaczę tę liczbę na płaszczyźnie zespolonej. Tutaj mamy postać trygonometryczną, czyli wiemy, jaki jest argument tej liczby i jaki jest moduł. Argument jest równy 2 trzecie pi, tak jak jest argument tych funkcji trygonometrycznych. No, jaki jest moduł? No, gdyby moduł był różny od jedynki, to po prostu ta liczba, która oznacza moduł tej liczby, mnożyłaby całe to wyrażenie. Tutaj nie ma nic takiego. To tak jakbyśmy mieli po prostu jedynkę. Raz do całe wyrażenie. Czyli moduł w tym wypadku jest równy 1. Moduł tej liczby zespolonej jest równy 1. Można to tak zapisać. No może, żeby nie zaciemniać, to ja jednak to wymarzę. Wiemy, że moduł jest równy 1, czyli ta liczba będzie na tym pierwszym okręgu tutaj. A argument jest równy 2 trzecie pi. Zastanówmy się, jaka tu jest rozdzielczość tej podziałki kątowej. Policzmy, na ile części to jest podzielony ten kąt półpełny. Bo stąd dotąd to jest pi. I to jest podzielone na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 równych kawałków. No to 2 trzecie pi ile to się równa w częściach 12? W częściach 12 to będzie 8, bo muszę po prostu rozszerzyć ten ułamek o 4, czyli to będzie 8 12 pi. Czyli tutaj muszę 8 takich Podział, podziałek odliczyć, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta liczba znajduje się tutaj. 2 trzecie pi to jest tutaj. Więc to jest moja liczba. No a teraz jaka będzie jej 20 potęga? No żeby to obliczyć, to mi się wydaje, że wygodniej będzie skorzystać ze wzoru Eulera i zapisać tę liczbę w postaci wykładniczej. Przypomnę wzór Eulera, że on wygląda tak, że e do i fi to jest to samo co cosinus φ dodać i razy. Sinus phi, Czyli to wyrażenie, które tutaj mam, mogę zwinąć do postaci wykładniczej zgodnie z tym wzorem i zapisać, że to jest, że to jest e do potęgi i razy taki argument, jak tutaj był, czyli 2, 2 trzecie pi. No i to całe mam podnieść do potęgi 20. No i teraz widać, dlaczego to jest. Wygodniejsza postać. No bo teraz, ponieważ to mam w postaci wykładniczej, to żeby podnieść to do 20 potęgi, to po prostu pomnożę te wykładniki. Tutaj, gdybym to wyrażenie algebraiczne podnosił do 20 potęgi, miałbym strasznie dużo roboty przy, przy wymnażaniu tych nawiasów. A tutaj to jest po prostu trywialne. No to jest po prostu równe, może wezmę inny kolor, e do potęgi, która jest iloczynem tych dwóch wykładników. 2 trzecie pi razy 20. No to mogę to wymnożyć, że to jest e, no i tutaj mam i, 2 razy 20 to jest 43 pi. No i tutaj mam strasznie duży ułamek niewłaściwy, 43 pi. Zastanówmy się, gdzie ta liczba by się znalazła, gdybym chciał ją narysować. No widać, że musiałbym wiele razy okrążyć początek układu współrzędnych, dlatego że tutaj mamy ułamek, który jest wiele razy większy niż 2 pi. Ile razy? No to sprowadźmy to do postaci właściwej, ten ułamek. Czyli napiszę, że to jest e do potęgi i. No teraz, ile razy w 40 mieści się 3? 13 razy. 13 razy 3 to jest 39, czyli zostanie 13 i jeszcze 1 trzecia. Napiszę może plus 1 trzecia, żeby nie było wątpliwości, że to nie jest mnożenie. Jak się pisze te ułamki, to się pisze 13, 1 trzecia. Czasami można pomyślić, pomylić to z mnożeniem. Więc żeby nie było takiej pomyłki, to tak to napiszę. No to ile razy tutaj okrążę? Widać, że, że okrążę to więcej niż 6 razy. No bo 6 razy to jest 12 pi, bo jeden obrót to jest 2 pi. Więc może ja to napiszę jeszcze w takiej postaci, trochę innej, że to jest E do I 12 dodać 1 dodać 1 trzecia, no to napiszę, że to jest 4 trzecie. 1 1 trzecia to jest 4 trzecie, czyli jeszcze trochę inaczej rozdzieliłem to 43 na 12 plus 4 trzecie. I teraz zapiszę to jeszcze w innej postaci, mianowicie tak napiszę, że to jest E do i razy 12 pi, razy korzystam z własności funkcji wykładniczej, że jak mam sumę wykładników, to mogę zamienić to na iloczyn wyrażeń wykładniczych razy E do i razy 4 trzecie pi. No i teraz zastanówmy się, czemu jest równy ten czyn czynnik tutaj na początku. No, ja to mogę napisać że tak, że to jest E do 6 razy 2pi. Czyli to jest E do 2pi do potęgi 6. Co to jest E do 2pi? To jest taka liczba, której argument jest równy 2pi. Czyli zaczynamy stąd i robimy cały obrót, pełne 2pi. No to więc wrócimy znowu w to samo miejsce, czyli to jest po prostu 1. No a jedynka do potęgi 6 to nadal jest 1. Czyli ta liczba to jest po prostu 1 do 6, czyli, czyli 1. Czyli ten czynnik pierwszy tutaj na początku jest po prostu równy 1, a więc wynik naszego potęgowania to jest tylko ten drugi czynnik, to jest e do i razy 4, 3 pi. To jest wynik. Taka jest 20 potęga tej liczby. Dlatego, że ten czynnik oznacza tylko tyle, że tutaj 6 razy okrążyliśmy początek ładów współrzędnych, a potem dojechaliśmy w jakieś miejsce jeszcze. I dokąd jechaliśmy, no to mówi nam o tym ten drugi czynnik. no Tutaj mamy 4 trzecie, to jest dwa razy więcej niż 2 trzecie, czyli jak mam 2 trzecie, to muszę jeszcze 2 trzecie dodać, czyli wyląduje tutaj, w tym miejscu jest ta moja liczba. Stąd jeszcze 2 trzecie, no to znowu 8 jednostek, jesteśmy tutaj. Czyli taki jest wynik tego potęgowania. No a zastanówmy się jeszcze teraz nad taką rzeczą. Gdyby tu, gdybyśmy tutaj mieli 21 potęgę, to ile to by było? No byśmy musieli jeszcze 2 trzecie dodać, bo pomnożenie przez e do i razy 2 trzecie pi, no to byśmy musieli jeszcze dodać 2 trzecie w wykładniku, czyli byśmy wylądowali w tym miejscu. Więc teraz możemy spojrzeć na to potęgowanie jeszcze w inny sposób. Zacznęmy od tej zielonej liczby. To jest e do i razy 2 trzecie pi. Jak pomnożymy ją przez siebie, to dostajemy drugą potęgę i dodajemy po prostu 2 trzecie pi do argumentu, czyli lądujemy tutaj. Jak dodamy znowu 2 trzecie pi do argumentu, to lądujemy tutaj, i to jest trzecia potęga. Jak znowu dodamy, to wylądujemy tutaj i to będzie czwarta potęga, potem piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta, dziewiętnasta, dwudziesta. Czyli rzeczywiście dwudziesta potęga lądujemy tutaj. Akurat dla tej liczby, którą tutaj mieliśmy, jest tak, że te kolejne potęgi przyjmują tylko trzy wartości, i akurat dwudziesta potęga to znajduje się tutaj. No Widzimy tutaj, że bardzo wygodnie potęguje się liczby zespolone wtedy, kiedy się je zapisze w postaci wykładniczej. Bo wtedy po prostu argument mnoży się przez ten wykładnik, do którego chcemy podnieść i potem wystarczy tylko wydzielić tę część, która jest wielokrotnością dwóch pi i znaleźć wynik.